Polagra Premiery to nie tylko nowości z zakresu maszyn typowo rolniczych, ale również sadowniczych. Prezentowaną przez nas nowością jest to opryskiwacz sadowniczy o pojemności 3000 litrów. Jest to pojemność dotąd nieoferowana przez żadnego polskiego producenta opryskiwaczy. Opryskiwacz ten wyróżnia się nie tylko swoją imponującą pojemnością, ale również przystawką, oferującą wydajność do 150 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Więc to są potężne wręcz ilości, gdzie normalny sadownik wręcz tego powiedział nie wykorzysta. Skąd bierze się ta imponująca wydajność? Po pierwsze, średnica. Tak jak Państwo zobaczycie na przykładzie, kiedy ja stoję obok niej, ponad 1100 mm. Druga rzecz, odpowiednio ukierunkowane kierownice. Rozkład powietrza dzielony na 3 oddzielne wyloty. To wszystko ma zapewnić idealne pokrycie, idealny balans prawej a lewej strony. Odpowiednio regulowana górna część przystawki pozwoli zapewnić dokładne pokrycie w najwyższych górnych partiach drzew. Możliwość indywidualnego regulowania dla stron, ale również dla zakresu każdej poszczególnej wysokości. Podział na 3 kanały wylotowe, odpowiednio regulowane kierownice, odpowiednio regulowane przystawki z możliwością indywidualnego wyłączania poszczególnych zakresów wysokości pracy. To jest tym, czym się wyróżnia ta przystawka. Ze względu na wielkość, ale przede wszystkim na masę opryskiwacza, w standardzie został jako pierwszy opryskiwacz sadowniczy wyposażony w pneumatyczny układ hamulcowy. To, co go wyróżnia, indywidualnie skonfigurowana również rama, wyposażenie, turbina, całość to jest nowość, pierwszy raz pokazana na targach właśnie tu w Poznaniu.